blokada dyferencjału. A teraz przedni napęd przełożę. Okej, na postoju nie ma prawa się przełączyć, ale gdybyś ruszył i jak on widzi prędkość skutecznie, to zaraz tam przełączy. To ruszamy. Yeah! Nawet na wstecznym przód się zapala. Teraz przełącza w kabinie. Okej. Nawet na wstecznym przód się zapala. Teraz przełącza w kabinie. Okej. Okej, mamy tutaj spięty pin 6. To jest komputer pana. Dzień. Prób udowodnienia, że to musi działać. Tu instalacja też wymagała naprawy i dlatego parę godzin poszło na to. Tu podłączam się do elektrozaworu tym kablem czerwonym, karabinem, do drugiego elektrozaworu do dołu. Przedni napęd. No i ta spirala taka tutaj. Teraz żarówek nie podłączam, ale kolega mówi, że da radę zaprzeć maszynę. I popatrzymy, co w niej się działo. Dobra. Teraz próba bez napędu. Teraz próba bez napędu. I teraz przyłączymy się na wyjście do numer 2, czyli blokada dyferencjału. Kolega najpierw pomiga tym wyjściem. Przekładamy się na 2x4 i ruszamy maszyną. Jest, przełącza. Okej. Dobra, mamy to.